spójrzmy na podpunkt A. Tutaj musimy najpierw podnieść sobie te dwa nawiasy do kwadratu i mamy tutaj dwa wzory skróconego mnożenia. Tutaj zastosujemy ten wzór, że a plus b do kwadratu to a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat, czyli od tego zaczniemy. Nasze a to 2x, b to będzie 3, czyli a kwadrat to 2x do kwadratu, czyli 4x kwadrat dodać 2 razy 2x to 4x razy 3, 12x. No i dodać b kwadrat, 3 do kwadratu to 9. Natomiast tu mamy minusik, czyli korzystamy z tego wzoru. A odjąć b do kwadratu to a kwadrat odjąć 2ab, no i dodać b kwadrat. Czyli x do kwadratu to x kwadrat, odjąć 2 razy x razy 3, 6x, no i dodać 3 do kwadratu, czyli 9. Przenosimy wyrazy z prawej strony na lewą, pamiętając o zmianie znaków. Czyli mamy odjąć x kwadrat plus 6x, odjąć 9, jest to mniejsze bądź równe 0, no i redukujemy wyrazy podobne. 4x kwadrat odjąć 1x kwadrat to 3x kwadrat, 12x plus 6x to 18x, no i 9 odjąć 9, to nam się redukuje, mamy 0, czyli tak wygląda nasza nierówność. No i jako, że po lewej stronie mamy tylko dwa wyrazy, czyli c jest równe 0, to co prawda możemy to rozwiązywać deltą, natomiast wygodniej będzie x-a wyłączyć przed nawias. Czyli gdy włączymy x-a, to w nawiasie mamy 3x plus 18 i jest to mniejsze bądź równe 0. No i teraz, jeżeli to sobie zapiszemy jako równanie, bo tak zazwyczaj Wam jest wygodniej, to szukamy pierwiastków tego równania. Czyli kiedy tu otrzymamy 0? Kiedy albo x będzie równy 0, albo to, co mamy tutaj w nawiasie, czyli 3x plus 18 równa się 0, czyli tutaj 3x wynosi minus 18, zatem x to minus 6, no już mamy pierwiastki takiego równania. Natomiast ponieważ my mamy do czynienia z nierównością, to musimy narysować wykres, czyli zaznaczyć 0 oraz minus 6. Kółeczka będą zamalowane. No i patrzymy na a. A jest równe 3, czyli ramiona paraboli są skierowane do góry. A tu musimy przejść przez miejsce zerowe. To będą części z plusikiem, tu mamy minus. My bierzemy pod uwagę to, co będzie mniejsze bądź równe 0, czyli nas interesuje ten przedział. Zatem rozwiązaniem nierówności będzie przedział obustronnie domknięty od minus 6 do 0. Natomiast my chcemy podać wszystkie liczby całkowite, które znajdują się w tym przedziale. Czyli teraz narysujmy sobie ten przedział i wypiszmy wszystkie liczby. Czyli mamy tak, zamknięte. No i tutaj też kółeczko należy zamalować. Przede wszystkim minus 6 należy do tego przedziału, ponieważ mamy kółeczko zamalowane. Kolejna liczba całkowita to minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 i 0. Czyli tych liczb całkowitych będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sztuk. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj mamy także wzór skróconego mnożenia. Tutaj w sumie także i w obu przypadkach, tu sobie zapiszmy, to będzie ten wzór. A kwadrat odjąć 2ab dodać b kwadrat. Czyli tutaj mamy 1 do kwadratu to 1, odjąć 2 razy 1 razy 1 druga to będzie 1x, czyli po prostu x. No i dodać 1 druga x do kwadratu to 1 czwarta x kwadrat. Następnie mamy a kwadrat, czyli 3 drugie x do kwadratu to 9 czwartych x kwadrat. Odjąć 2 razy 3 drugie to 3, czyli mamy 3x. 3x razy 5 to będzie 15x i dodać 25. A następnie wyrazy ze strony prawej przenosimy na lewą, czyli 1 odjąć x plus 1 czwarta x kwadrat. Odjąć 9 czwartych x kwadrat plus 15x, odjąć 25, jest większe od 0. No i redukujemy wyrazy podobne, czyli 1 czwarta odjąć 9 czwartych, to będzie 1 odjąć 9 minus 8 czwartych, czyli minus 2x kwadrat.
Teraz x. Minus 1 plus 15 to 14x. No i 1 odjąć 25 to minus 24. Ma to być większe od 0. No i żeby były mniejsze współczynniki, ja sobie obie strony tej nierówności podzielę przez 2. Czyli minus x kwadrat plus 7x odjąć 12 jest większe od 0. No i taką nierówność rozwiążmy. Czyli zapiszmy ją sobie najpierw jako równanie. I poszukajmy pierwiastków takiego równania. Wykorzystam deltę, czyli a to minus 1, b jest równe 7, a c minus 12, czyli delta to b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c, czyli 7 do kwadratu 49, odjąć 4 razy minus 1 razy minus 12, czyli mamy 49, odjąć 48, czyli delta jest równa 1. Wyznaczamy pierwiastek z delty, a pierwiastek z 1 da nam 1. No i gdy wiemy, że delta jest większa od 0, to mamy dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek policzymy z takiego wzoru, natomiast drugi z takiego. No już na pewno te wzory znacie na pamięć. No i tak po kolei minus b to będzie minus 7, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy minus 1 to minus 2, czyli mamy minus 8 przez minus 2, czyli 4, natomiast drugi pierwiastek to minus 7 plus 1 przez minus 2, czyli mamy minus 6 przez minus 2, czyli mamy 3. Zaznaczamy sobie te dwa pierwiastki na osi. Mamy tak, trójkę oraz czwórkę. No i wracamy do nierówności. Kółeczka będą niezamalowane. Ramiona paraboli będą skierowane do dołu. No i nas interesuje to, co będzie większe, czyli ta część. Zatem rozwiązanie nierówności to przedział od 3 do 4. No i teraz mamy podać liczby całkowite, które są w tym przedziale. Czyli narysujmy sobie przedział. Mamy tak, od trójki do czwórki. I on już wygląda w ten sposób. No i tak, pierwszą liczbą całkowitą, którą moglibyśmy podejrzewać, jest trójka. No ale trójka nie należy do tego przedziału, ponieważ mamy kółeczko niezamalowane. Kolejną liczbą całkowitą będzie czwórka. Ale czwórka też nie należy do przedziału. Czyli to oznacza, że tutaj nie należy żadna liczba całkowita. Zatem w odpowiedzi podajmy, że tę nierówność spełnia 0 liczb całkowitych.